Dzień dobry, moi drodzy Państwo. Przed nami zielony Apache. Zielony Apache, kolor taki spód, powiedzmy, butelkowy. Stan taki dobry, troszeczkę taki przydymiony, może do jakiegoś drobnego przeczyszczenia. Tutaj ta odcień, no taka trochę... Mi to wygląda na tak lekko wyblakniętą. Moskitera prawie po połowie długości okna. Firanki oryginalne, wszystkie ściany wypinane, zamki sprawne. Taki kremowy spód tego przedsionka. Widać, że nie jest brudny, nie był intensywnie wkopywany w ziemię, więc jest czysty. Możliwość pięcia pasów sztormowych na zasadzie takiej spinki. Tutaj w pinacie, na sprężynie i na dużym śledziu dociągacie i macie pasy sztormowe. I teraz pewnie... A nie, nie wpinałem do końca kedry. Kedry macie tak na 3/4, tak do wysokości świateł, nie? Czyli to, co wpinacie... W środku, no właśnie, o, dużo minusów na zasadzie jedna dziurka, druga dziurka, jakaś minimalna kolejna dziurka, tutaj dziurka, o cholera, szczera prawda, moi drodzy Państwo, metalowy kompletny stelaż, macie 5 rurek na wzmocnienie, jeśli chodzi o nogi, a 3 na dach, przepraszam, również jest 5 na dach. Rozmiar pewnie około 900, za chwilę to zmierzymy, potwierdzimy i sprawdzimy. Pozdrawiamy zespół Kocham Camping.